Znajdujemy się pod mogiłą Junaka i Kokoszki, partyzantów oddziału Jędrusia, którzy zginęli tutaj podczas II wojny światowej. Gdzie odbył się, jak co roku, zlot już 32 edycji harcerskiego rajdu szlakami Jędrusiów. W tym roku przybyło nas pod mogiłą 250 osób, którzy wędrowali przez 3 dni na trzech trasach. Była to trasa młodsza, trasa starsza i oczywiście trasa dla naszych kochanych zuchów i seniorów, dzisiaj zlotowa. Rajd szczególny. Zabrakło w tym roku dwóch ikon tego rajdu. Ludzi, którzy byli z nami od bardzo wielu lat związani i którzy też byli jakimś duchem dobrym tego rajdu. Zabrakło drucha Jana Gałuszki Mizernego z oddziału partyzanckiego Jędrusie i zabrakło drucha harcmistrza Stefana Darlatki. Nie ma ich krzesełek, nie ma ich z nami, ale czy nie ma? Myślę, że są. Piękne ławki, które postawili tu dla nich też między innymi leśnicy, a na tych ławkach myślę, że siedzą. Patrzą na nas z góry, są z nami. Ich przesłanie, ich dobre słowo zawsze będzie z nami.